Drodzy, to druga zagadka, podobna trochę do tej o wilku, kozie i kapuście. No, mianowicie czworo przyjaciół musi przejść przez most, zaczynają po tej samej stronie mostu, idą w nocy, mają tylko jedną lampę i mostek jest słaby, więc co najwyżej dwie osoby mogą naraz przechodzić przez most. No i jeżeli idą dwie osoby, to idą w tempie oczywiście osoby wolniejszej. No i teraz są w różnym wieku, w różnej formie, więc Kasia potrzebuje tylko jednej minuty, żeby przejść, Bartek dwóch, Grzesiek aż siedmiu, a Iwona przechodzi najwolniej w czasie 10 minut. I pytanie jest o to, w jakim najkrótszym czasie można przejść przez most w ten sposób, mogą przejść przez most w ten sposób. No i zabieram was na stronę Enrich, to jest taki program matematyki szkolnej na Uniwersytecie w Cambridge i mamy tutaj taką symulację. No i no cóż, wydaje się na pierwszy rzut oka, że no, ta osoba, która idzie najszybciej przez most, powinna przeprowadzać wszystkie pozostałe, tak? No to spróbujmy. No, szli przez 7 minut, to ta osoba wraca po następną. A, przepraszam, to jeszcze raz, bo to nie w tą osobę kliknąłem oczywiście. Jeszcze raz, ta osoba, która idzie najszybciej, odprowadza wszystkie pozostałe. Tak, teraz wraca po kolei, po następną osobę. No, teraz bierze tą najwolniejszą. I znowu wraca. No i teraz te dwie najszybsze osoby przechodzą przez most. W sumie razem zajęło to 21 minut. Można szybciej. Można szybciej i żeby zastanowić się, w jaki sposób można szybciej, no to warto sobie uświadomić, że najwięcej czasu zajęło przejście każdej z tych dwóch osób z osobna. Raz 7 minut i raz 10. No i co zrobić, żeby one mogły przejść razem? No, można byłoby je wysłać razem, ale wtedy po drugiej stronie jedna z nich musiałaby wrócić, prawda? Gdybyśmy je teraz wysłali razem, to wprawdzie zyskujemy na czasie, bo to trwa tylko 10 minut, a nie 17, no ale teraz ta najszybsza pewnie z nich musiałaby wrócić, tak? Czyli w zasadzie nic żeśmy nie zyskali, znowu mamy 17. No to w takim razie jak będą przechodzić na drugą stronę, to po tej drugiej stronie musi czekać na nich ktoś, kto zabierze lampę z powrotem. Więc prześlijmy najpierw dwie najszybsze osoby na drugą stronę. No i każmy jednej z nich wracać, na przykład tej. Teraz możemy poprosić, żeby oni przeszli razem przez most, to zajmie tylko 10 minut zamiast 17, no i będzie miał kto wrócić z lampą, mianowicie ta osoba. No. Ona wraca z lampą. No i teraz dwie najszybsze osoby przechodzą przez most i w sumie razem zajęło nam to nie 21 minut, a 17. Nie ma, nie można szybciej już tego zadania, można osiągnąć krótszego czasu w tym zadaniu. Ja wam wyślę ten link, będziecie mogli sobie się nim pobawić.